Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Panie trenerze, dziś spotkanie Beniaminka z zespołem, który gra dobrą piłkę, Górnikiem Polkowice. Spodziewaliście się takiego spotkania dzisiaj? Wiedzieliśmy, że będzie to trudny mecz. Jest to doświadczona drużyna, ograna na wyższym poziomie i to się potwierdziło. Z zespołem lepszym gospodarzy i wygrali ten mecz pewnie. W pierwszym meczu zwycięstwo, później troszkę gorzej? My gramy, to są, tak bym powiedział, z tym co mamy. Tym co mamy, zasoby ludzkie i nasze możliwości. Będziemy się starać w każdym meczu walczyć o punkty, ale no, nie będzie nam łatwo. I w pierwszym meczu też nam wychodziło, wpadały bramki. No dzisiaj mogło się troszkę inaczej ułożyć, bo to bardziej chodziło o psychikę chłopaków. Tutaj jakby strzelił wtedy praktycznie do pustej bramki Hafez, no to na pewno byłoby inaczej. Większa wiara i mógł się ten mecz ułożyć. Ale tak jak mówię, to tak mieliśmy z GKS-em. No dzisiaj tak się ułożyło i wygrał zespół lepszy i zasłużenie. Panie trenerze, kolejne 3 punkty z kolejnym Beniaminkiem. Na pewno cieszy, bo już mamy 6 oczek na swoim koncie. Tak, no cieszą oczywiście 3 punkty, bo one są najważniejsze, ale również cieszy to, że w drugim meczu z rzędu nie tracimy bramki i też no, nie dopuszczamy tam przeciwnika do jakichś wielu sytuacji. Dzisiaj jeszcze w pierwszej połowie przeciwnik miał jedną 100% sytuację, natomiast w przekroju całego meczu bardzo mocno zneutralizowaliśmy wszystkie atuty Hutnika i ten wynik jest pokłosiem czegoś, co robimy w pracy w tygodniu, także dlatego z tego powodu trzeba się cieszyć. Z każdym meczem widać, że zespół coraz bardziej się zgrywa. Tak, no to jest praca tygodniowa na treningach, to jest każdy mikrocykl, który analizujemy, który wprowadzamy nowe rzeczy, utrwalamy to, co już zostało wprowadzone. Dlatego widać te powtarzalności nie tylko jeśli chodzi o grę w ataku, ale również grę w obronie. I to właśnie cały czas idzie do przodu. Poza tym też bardzo dobra rywalizacja między zawodnikami jest. Każdy myślę, że czuje to, że ma szansę tutaj grać, bo widać, że te zmiany gdzieś tam następują co mecz. Dajemy też w tych meczach zawodnikom z ławki rezerwowych również wejść i udowodnić swoją wartość. Dzisiaj przykład Terpiłowskiego, który ostatnio wszedł, strzelił bramkę, dzisiaj wyszedł w pierwszym składzie. To napędza zawodników i widzę, że rosną tak naprawdę wszyscy i ci, którzy grają i ci, którzy wchodzą z ławki. W sobotę kolejne spotkanie, tym razem GKS Katowice, rywal chyba zdecydowanie trudniejszy. Dlatego, czy trudniejszy, to się okaże, bo to boisko tak naprawdę pokaże, natomiast na papierze pod każdym względem tak, trudniejszy. Wiemy, jakim zespołem są Katowice, natomiast no, chciałbym się skupić właśnie na swoim zespole, żebyśmy w tym krótkim mikrocyklu tak naprawdę już nie ma czasu nawet na to, żeby się cieszyć tym zwycięstwem, czy tymi dwoma ostatnimi zwycięstwami, bo one już były, one już się nie zmienią. Teraz musimy patrzeć tylko do przodu i już od wtorku nastroić swoje myśli i głowę już pod kątem następnego meczu.